Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem „Lider 2.0”. Autor: Bernardo Stamateas. Czyta: Jarosław Łukomski. część pierwsza. podstawy. rozdział pierwszy. 1. Lider zarządza władzą, którą otrzymał. 1. Dlaczego istnieje lider? Lider, czyli przywódca, to osoba, która zarządza władzą udzieloną mu przez zespół i wykorzystuje ją do osiągnięcia celu zespołu. Pomyślmy o takiej metaforze. W pewnej grupie niektórzy mają ochotę na pizzę, a inni na sushi. Lider organizuje dyskusję i w pewnym momencie podejmuje decyzję, co należy zamówić, biorąc pod uwagę opinię całej grupy. Lider istnieje po to, aby zorganizować grupę. Każda grupa potrzebuje przywódcy, czyli lidera, który ją zorganizuje. Lider zarządza grupą, ale nie jest jej właścicielem. To on organizuje, tworzy konsensus i kieruje w taki sposób, aby grupa nie zniszczyła siebie i osiągnęła cel. Z kolei grupa dostrzega, że przywódca przynosi jej korzyści. Bez lidera nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. 2. Istnieją dwa rodzaje autorytetów. Formalny gdy komuś nadano tytuł i został mianowany szefem. W tym przypadku, aby dana osoba zaczęła szefować, musi otrzymać stanowisko. Nieformalny gdy dana osoba sama zdobywa autorytet w oczach ludzi. W tym przypadku staje się ona liderem nawet wówczas, gdy nie ma tytułu potwierdzającego jej władzę. Szef to ktoś narzucony, mianowany, kto sam twierdzi, Ja tu rządzę. Natomiast liderem zostaje się zdobywając uznanie w oczach ludzi. Innymi słowy, ktoś może być szefem i nigdy nie być liderem, podczas gdy ktoś inny może być liderem, nie będąc szefem. Dana osoba może być szefem i nie być liderem. Być szefem i być liderem, nie być szefem i być liderem, nie być ani szefem, ani liderem. Firma może mianować szefów, ale nie może mianować liderów. Ten tytuł trzeba zdobyć. To grupa w sposób nieformalny wybiera tego, kto stanowi dla niej prawdziwy autorytet. Autorytet, którym cieszy się lider, buduje się stopniowo, zdobywa się go. Sprawia on, że dana osoba staje się liderem alfa, liderem stada. Chociaż ludzie nadają mu władzę do zarządzania i organizowania grupy, lider może ją stracić, jeśli będzie jej źle używał. Ludzie mogą reagować na stanowisko szefa lub na przywództwo. Dlatego lider kieruje się ponad swoim stanowiskiem. Na przykład po zakończeniu wojny, gdy żołnierze spotykają swojego pułkownika, nadal uznają jego autorytet jako szefa i lidera, pomimo że wojna się skończyła. 3. Grupa przyznaje władzę liderowi. Jeśli lider dobrze zarządza władzą, może ją utrzymać. Jeśli zarządza źle, ludzie mu ją odbierają, przechodząc do innej grupy. Lider jest zarządcą władzy grupy. Jeśli dobrze nią administruje, zachowuje ją. Jeśli administruje źle, traci ją wraz z rolą lidera. Kiedy to rozumiesz, staniesz się wielkim liderem. W przeciwnym wypadku staniesz się liderem znienawidzonym. Z antropologicznego punktu widzenia, władza jest zdolnością do zaspokajania potrzeb, co stanowi kluczową cechę przetrwania. Im większa władza, tym większe możliwości przetrwania. Jednak wielu liderów ignoruje fakt, że to ludzie nadają im władzę, więc ci sami ludzie mogą im ją odebrać. Ignorowanie ludzi to ignorowanie tych, którzy obdarzyli ich autorytetem i nadali władzę. 4. Jak traci się władzę? Niewłaściwe wykorzystanie władzy sprawia, że lider przestaje być liderem. Grupa zawsze ocenia, czy ta władza jest używana dla dobra grupy, czy nie. Czy lider jest sympatyczny, czy niemiły, co w rzeczywistości przekłada się na to, jak zarządza przysługującą mu władzą. 5. Lider, który używa władzy dla siebie. A. Lider narcystyczny. Wykorzystuje władzę do popisywania się, chełpienia się, uwodzenia. Ludzie w końcu odbierają mu władzę, ponieważ nie dzieli jej z zespołem. Wracając do przykładu z pizzą. Jeśli w grupie niektórzy chcą zjeść pizzę, a inni sushi, lider narcystyczny wybiera pizzę, bo jemu smakuje. Kiedy lider używa władzy dla siebie, ludzie odbierają mu ją lub odchodzą z grupy. To jest pierwsza rzecz, którą ludzie oceniają. I to się nie zmienia z biegiem czasu. Od zazdrości przechodzi się do nienawiści. Dlatego cierpienie dumnych liderów cieszy ludzi. b. Lider, który używa władzy dla swojej rodziny. Powierza stanowiska kierownicze członkom rodziny albo rozdziela korzyści między krewnych lub przyjaciół. Na przykład, jeśli w grupie niektórzy wolą pizzę, a inni sushi, lider pyta swoich przyjaciół, co chcieliby zjeść. Reszta grupy odczuwa zaniepokojenie i ma poczucie niesprawiedliwości, ponieważ rodzina i bliscy lidera są traktowani w szczególny sposób. C. Lider autorytarny. Używa władzy do krzywdzenia innych, co może przejawiać się złośliwościami, robieniem z siebie ofiary, wykorzystywaniem innych członków grupy i tym podobne. Kontynuując przykład. Jeśli grupa nie może zdecydować, czy zjeść pizzę, czy sushi, lider podejmuje decyzję i zakłada, że wszyscy chcą zjeść pizzę. Ludzie czują, że znów nie zostali uwzględnieni w procesie podejmowania decyzji, a lider zdecydował sam. Lider autorytarny generuje strach i wrogość, a ludzie starają się go unikać. D. Lider, który nie używa władzy mówi: O wszystkim decydujemy wspólnie. W ten sposób staje się bierny, nudny. Na przykład pyta grupę: Idziemy na pizzę czy sushi? W której restauracji zjemy? O której godzinie się spotykamy? Pokazuje, że nie proponuje niczego, a ludzie mówią: Jeśli my musimy decydować o wszystkim, to po co nam taki lider? Ten typ lidera traci władzę, ponieważ wzbudza litość, nie jest szanowany. Dlatego jeśli lider nie proponuje nowej wizji, zostaje usunięty z grupy. Ludzie czują, że osiągną swój szczyt, że nie ma im już nic do zaoferowania. E. Lider hipersympatyczny. Stara się zdobyć władzę, którą w rzeczywistości już posiada, i chce ją utrzymać nie poprzez działanie, a poprzez sympatię. Jest uczuciowy, ale nieproduktywny dla grupy. Nie bez znaczenia pozostaje środowisko, w którym działa lider. Kiedy fizyczne miejsce rozpada się, grupa patrzy i odbiera komunikat. Tak jak na zewnątrz, tak samo i w jego wnętrzu. Odrapane ściany, porozrzucane rzeczy i wszechobecny brud sprawiają, że grupa odbiera liderowi autorytet. Lider używa władzy dla dobra ludzi. Gdy lider troszczy się, służy, uczy i pomaga, grupa go szanuje i wspiera, ponieważ czuje, że może mu zaufać. Jeśli grupa widzi, że lider używa władzy dla dobra grupy, a nie dla siebie, jego pozycja się umacnia. Kiedy powierzona władza jest wykorzystywana, by służyć potrzebom grupy, wraca do niego zwielokrotniona. Jednak lider musi o nią dbać i rozwijać. Powinien uważać, by władza nie napełniła go pychą. Jeśli lider korzysta z władzy w sposób nieodpowiedni, może mu zostać odebrana. Lider o zdrowym poczuciu własnej wartości wykorzysta władzę dla dobra innych. W kontekście biblijnym nazywa się to pokorą, a w terminologii psychologicznej zdrowym poczuciem własnej wartości. Zdrowe poczucie własnej wartości lub pokora oznaczają świadomość tego, kim jestem i że nie potrzebuję eksponować posiadanej władzy. Lider, który musi robić wszystko na pokaz, nieustannie dowodzić własnej wartości lub szpanować, jest niepewny siebie. Pytania i odpowiedzi. 1. Czy lider, który nie zna swoich ludzi, może nimi kierować? Nie. Lider, który nie zna swoich ludzi lub ich nie rozumie, nie jest liderem, ale opiekunem, kontrolerem. Kiedy lider działa tylko jako formalnie mianowany, nie jest prawdziwym liderem. 2. Mam trudności z wykorzystaniem władzy. Dlaczego? Osoba, której trudno korzystać z posiadanej władzy, ma niskie poczucie własnej wartości, nie czuje się godna swojego powołania. To powód, dla którego stara się wszystko symetryzować i mówi: Jesteśmy tutaj jak jedna wielka rodzina, jesteśmy wszyscy przyjaciółmi. Grupa nie przyznaje autorytetu komuś, kto jest jednym z nich. Ten lider stracił pewność siebie i jasność w przekazywaniu celów. 3. Dlaczego boję się być autorytetem? Może to wynikać z dwóch powodów: a. strach przed karą za popełnianie błędów, b. strach przed wyrażaniem samego siebie, wynikający z poczucia zagrożenia. Osoba odczuwająca tego typu lęk ma trudności z wytyczaniem swojej drogi za pomocą dialogu, ma problemy z wyrażaniem swoich emocji i pragnień. 4. Co się dzieje z liderem, który narzeka na swoich ludzi? Lider, który narzeka na swoich ludzi, ujawnia niezdolność do kierowania grupą. Dobry lider nigdy nie musi źle mówić o swoich ludziach, ponieważ jego zadaniem jest właśnie zarządzanie zarówno zdolnymi, jak i tymi, którzy nie są w stanie w pełni sprostać jego oczekiwaniom. Narzekanie wskazuje na brak umiejętności zarządzania, bez względu na to, czy lider skarży się innym, czy krytykuje daną osobę bezpośrednio. Przekaz jest zawsze taki sam. 5. Co się dzieje, gdy lider publicznie komentuje prywatną rozmowę? Traci wiarygodność, budzi nieufność. Ludzie już mu nie zaufają i nie będą chcieli mu niczego powiedzieć. 6. Kto i kiedy powinien ustalić zasady współżycia w grupie? Powinien to zrobić lider na samym początku. To lider powinien jasno określić, co nie będzie tolerowane, przedstawić kodeks współżycia i relacji. Na przykład, nie należy znęcać się nad innymi, trzeba okazywać sobie szacunek i tym podobne. 7. Czy osoba osiągająca sukces i mówiąca, nie jestem nikim wyjątkowym, jestem tylko jednym z wielu, robi to z fałszywej pokory? W tym przypadku mamy do czynienia z bardziej wyrafinowaną formą narcyzmu. Gdy ktoś chwali ich sukces, osoby takie mówią, pff, to nie było nic szczególnego. Lecz jeśli się z nim zgodzisz, natychmiast się obraża. 8. Dlaczego dla niektórych sukces jest obojętny, nawet gdy go osiągają? Niektórym liderom nie zależy na osiągnięciach, ponieważ sukcesu nie ma na ich liście priorytetów. 9. Co się dzieje z liderem, który boi się braku? Zarządzanie oraz funkcjonowanie w życiu takiej osoby charakteryzuje mentalność biedaka. Umysł takiego przywódcy zdominowany jest przez myślenie o brakach, obawach i traceniu wartości, co sprawia, że bieżąca sytuacja nieustannie generuje u niego niepokój. 10. Jak działa bojaźliwy lider? A nie widzi przyszłości widzi tylko tu i teraz zamartwia się codziennością i ta troska nie pozwala mu patrzeć w przyszłość b. Szuka natychmiastowej gratyfikacji. Jego sposób postrzegania świata jest powierzchowny, jest skupiony na krótkoterminowych celach. c. Tworzy pewien styl życia, którego nie jest gotów zmienić. Na przykład żyje z nieformalnych prac, łami ustalone harmonogramy i tym podobne. d. Ma obniżone poczucie własnej wartości. Nie ma osiągnięć, ponieważ jest przekonany, że nic nie potrafi. Osoby takie mogą wygrać na loterii dużą kwotę, a mimo to nadal mają mentalność braku, więc marnotrawią to, co zdobyły. Na przykład kupują nową kuchnię, ale szybko ją sprzedają, bo nie potrafią się dostosować do nowoczesnego otoczenia. Nie są w stanie poważnie wziąć pod uwagę takiej możliwości. Strach przed brakiem występuje, gdy u lidera pojawia się brak pewności siebie. Posiadanie daje mu poczucie bezpieczeństwa. Doświadczenie. Jeśli nauczył się, że brak powoduje cierpienie, wtedy się go obawia. Strach, że to, co ma, może się skończyć, wywołuje w nim niepokój. Lider zawsze musi przekazywać wiarę i wierzyć nie tylko w brak pogorszenia, ale i w ciągły wzrost. 2. Lider dzierży władzę i wydaje rozkazy. 1. Władza i decyzje. Wszyscy ludzie mają władzę. Więc na początek zdefiniujmy, co to znaczy. Władza to nie tylko wydawanie poleceń, władza to także podejmowanie decyzji. Na przykład, jeśli powiem starszemu synowi, żeby nakrył do stołu i pomógł w obowiązkach domowych, a także, żeby przekazał siostrze, że też musi to zrobić, to syn, który przekazuje siostrze moje polecenie, nie jest tym, kto ma władzę. Mają ojciec, który wyznaczył zadania każdemu dziecku. Za każdym razem, gdy lider podejmuje decyzję, wyznacza drogę, kierunek działania. Kiedy lider ma jasną wizję, czyli wie dokąd zmierza, może sprawować władzę. A. Władza nie polega na wydawaniu poleceń. Władza polega na podejmowaniu decyzji. Gdy ojciec mówi do dziecka: Najpierw musisz się pouczyć i skończyć odrabiać lekcje, a potem możesz się iść bawić. Wyznacza kierunek i przekazuje pewną wartość. Nauka jest ważniejsza niż zabawa. Kiedy dzieci dorastają w domu, gdzie rodzice są autorytetem, gdzie to oni podejmują decyzje, rosną z poczuciem pewności siebie. Gdy przejmujemy kontrolę, wszystko wokół nas ma porządek i sens, wszystko przychodzi o wiele łatwiej. B. Władza nie jest tym samym co maltretowanie. Maltretowanie nie pozwala ci się rozwijać, nie pozwala ci się wzbić i wykorzystać całego swojego potencjału. Służy temu, aby cię skrzywdzić i utrudnić postępy, wzrastanie. Natomiast mądra władza pozwala ci uwolnić potencjał, abyś mógł wznieść się wysoko, a następnie przejąć odpowiedzialność za swoje życie. Przyjrzyjmy się temu przykładowi. Gdy dziecko chodzące do pierwszej klasy wraca ze szkoły, na pewno mama sprawdzi mu plecak i usiądzie z nim, żeby zrobić zadanie domowe. Kiedy dziecko pójdzie do drugiej klasy, mama zapyta, Masz pracę domową? Wyjmie z plecaka zeszyt, zobaczy, co trzeba wykonać i powie Dobra, teraz zrób zadanie. Jeśli potrzebujesz pomocy, daj mi znać. W trzeciej klasie spyta Masz coś zadane? Do roboty. W czwartej klasie przypomni Nie zapomnij odrobić pracy domowej. W piątej klasie zapyta tylko Masz coś zadane? A w szóstej klasie ograniczy się do obserwowania, czy dziecko odrabia lekcje. Co robiła mama w tym przykładzie? co roku podejmowała coraz mniej decyzji, ponieważ jej dziecko stawało się coraz bardziej odpowiedzialne. Za każdym razem, gdy wykorzystujemy władzę, musimy mieć jasność co do tego, dokąd zmierzamy i dokąd prowadzimy naszą rodzinę, drużynę czy firmę. Dlatego nie powinniśmy bać się używać swojej władzy, co nie oznacza złego traktowania innych. 2. Zarządzanie poprzez strach lub poprzez autorytet. Autorytet, który nie jest jasny, nie zostaje zauważony przez innych. Za każdym razem, gdy nie podejmujemy decyzji, nie korzystamy z naszego autorytetu. Wszystko wokół nas zmienia się w chaos, nieład. Biblia mówi, że jeśli dźwięki trąb są niepewne, nikt nie pójdzie na wojnę. Brak jasności u lidera powoduje podejmowanie złych decyzji. Jeśli twój cel jest jasny i zrozumiały, w końcu wszystko, co robisz, pójdzie ci dobrze. Kiedy dobrze wiesz do czego zmierzasz, co chcesz osiągnąć, będziesz wiedzieć dokąd prowadzisz swoje życie i będziesz w stanie mieć wpływ na życie innych ludzi. Kiedy masz jasno sprecyzowany cel, będziesz podejmować odpowiednie decyzje, które pomogą twojemu zespołowi uwolnić potencjał i sprawisz, że ci, którzy jeszcze nie wiedzą dokąd zmierzają, także zbudują sobie jasną wizję. Jasność wizji skłoni cię do zastanowienia się, jaką rodzinę chcesz zbudować. Jakim człowiekiem chcę być? Jakim ojcem chcę być? Dokąd prowadzę mój zespół? Gdy znasz już odpowiedzi na te pytania, jesteś gotowy, aby cały twój zespół, rodzina, partner czy dzieci wiedzieli, dokąd zmierzacie. I do tej wizji dokładamy pasję, a nie strach. Lider nie powinien wydawać poleceń potępiając lub zastraszając, ponieważ ten, kto je wykonuje, będzie to robił z żalem i frustracją. Lider wydający polecenia w ten sposób będzie skazany na wieczne niezadowolenie i narzekania ze strony otoczenia. Kiedy przekazywana wizja jest jasna, kiedy jesteśmy w stanie pokazać marzenie, to dokąd zmierzamy, inni będą za nami podążać i sami do nas dołączą. Zmotywowani ludzie chcą więcej, robią więcej, oczekują więcej, wierzą więcej, dają z siebie więcej. Pod wpływem strachu mówimy to kara. Pod wpływem motywacji stwierdzamy, to marzenie. Według Johna Maxwella, amerykańskiego pisarza i mówcy, lider działa na czterech poziomach władzy. Poziom pierwszy to ja decyduję o niektórych rzeczach i już. Poziom drugi podziel się swoją opinią, ale to ja tu decyduję. Poziom trzeci zdecydujmy razem. Poziom czwarty zdecydujcie sami. Dobry lider potrafi poruszać się na wszystkich czterech poziomach. Wie, które rzeczy należą do poziomu 1, 2, 3 lub 4. Na przykład podjęcie decyzji odnośnie do wyboru pizzy czy sushi to poziomy 3 i 4, ale już decyzja, gdzie je kupujemy, może być poziomem 2, a kto zbiera pieniądze, poziomem 1. Lider musi wiedzieć, co jest niezbędne i co można pominąć. Ma moc dbania o innych. Jeśli ludzie widzą, że nie troszczymy się o nich, nie uczymy, nie motywujemy i nie szanujemy, zaczynają odrzucać nasz autorytet lub odchodzą z grupy. 3. Cechy jasnej wizji. A. Lider, który ma jasną wizję, umie chwalić i otwiera przed tobą drzwi. Nikt nie lubi być krytykowany, natomiast wszyscy lubimy, gdy nas chwalą. To, co chwalisz, co celebrujesz, rozrasta się i mnoży. B. Lider, który ma jasną wizję, jest pełen entuzjazmu. Kiedyś prowadziłem to samo szkolenie dla dwóch różnych grup ludzi. Jedna grupa słuchała z założonymi rękami, podczas gdy druga grupa żywo okazywała zainteresowanie. Obie otrzymały tę samą pulę informacji, lecz to ta druga nauczyła się znacznie więcej. To dlatego, że była bardziej zrelaksowana i pozytywnie nastawiona. Uczestnicy zajęć nie krępowali własnej swobody, siedząc z założonymi rękami i nogą na nogę. Nasze nastawienie ciągnie nas w górę lub w dół. C. Lider, który ma jasną wizję, jest pomocny. Nie oczekuje, że dostanie to, czego potrzebuje, że jego marzenie spadnie z nieba, ale działa i daje, oddaje samego siebie. Liderzy o jasnej wizji nie proszą, bo oni dają. Nie czekają na drugiego człowieka, żeby zobaczyć, co mogą od niego uzyskać. Wręcz przeciwnie, sami generują swoje zasoby. D. Lider, który ma jasną wizję, potrafi dostrzegać pozytywne cechy drugiego człowieka. Ten, kto mądrze zbliża się do innych, zyskuje na wszystkim, co zrobi. Jeśli potrafisz stworzyć pozytywną atmosferę, wszystko, co do ciebie przychodzi, będzie dla ciebie korzystne. Nawet ból stanie się dla ciebie darem. 4. Cztery. Cztery etapy edukacyjne. W czasach, w których żyjemy, a także w tych, które nadejdą, zachodzą ogromne zmiany w edukacji. W przeciwieństwie do czasów naszych rodziców czy dziadków, którzy zaczynali pracować na przykład w fabryce i pracowali tam przez 40 lub 50 lat, aż do emerytury, obecnie żadna praca nie jest na całe życie. Aktualnie szacuje się, że ludzie zmieniają pracę co 2-4 lata. Ten, kto się nie uczy ani nie doskonali swoich umiejętności, pozostaje poza systemem. Niektóre systemy aktualizują się co pół roku, więc jeśli ktoś nie nadąża za tym tempem, zostaje wykluczony. Zacząłem badać to zagadnienie i odkryłem, że eksperci zajmujący się tematem twierdzą, że ludzkość przeszła przez cztery etapy edukacyjne. Przeanalizujmy każdy z nich. A. Łowiectwo i zbieractwo. Wykorzystany element siła. Ludzie żyjący w tej epoce musieli być silni, aby stawić czoło stadom mamutów. Zabijali je, jedli ich mięso, a potem przenosili się w inne miejsce, żeby znów polować i tak dalej. W tamtych czasach przekazy edukacyjne były ustne: dzieci uczyły się od rodziców. B. Rolnictwo: Wykorzystany element nasiona. Ktoś odkrył, że wysiewając nasiona można wyhodować rośliny. Stąd wywodzi się rolnictwo, które wraz z hodowlą doprowadziło do przejścia na osiadły tryb życia i powstania pierwszych miast. C. Przemysł: Wykorzystany element Industrializacja. Społeczeństwa zaczęły się uprzemysławiać. W XIX wieku, wraz z rewolucją przemysłową, rozpoczął się rozwój wielkich fabryk. Anglia odkryła, że może wyprodukować 10 tysięcy koszul zamiast jednej, a reszta świata dostosowała się do tego systemu produkcji. Powstały przedsiębiorstwa i produkcja seryjna. Przeszliśmy od myślenia dla przetrwania do posłuszeństwa. Przestaliśmy używać prawej półkuli mózgu i zaczęliśmy korzystać z lewej. Powstała figura zarządzającego przedsiębiorstwem, a ludzie stali się zasobem ludzkim tych firm. W tych czasach narodziła się postać wykształconego chłopa, który nie miał szans na stanie się przedsiębiorcą. Nauczyciele i wychowawcy byli biedni. Nie liczyła się kreatywność, a raczej siła robocza linie montażowe. Pracowano dla banków, państwa, dla zwiększenia zysków osób trzecich i dalszego bogacenia się osób już bogatych. Celem było zarabianie pieniędzy. System edukacyjny i uniwersytecki tej epoki był zaprojektowany tak, aby ludzie spędzali życie na tym samym stanowisku pracy aż do śmierci. Robotnik na przykład nauczył się wkręcać i wykręcać określoną śrubę w maszynie i przez pięćdziesiąt lat powtarzał tę czynność po 15 godzin dziennie. Tylko w ten sposób mógł zaoszczędzić trochę pieniędzy, podczas gdy konta banków i przedsiębiorców zapełniały się coraz bardziej. Wraz z pojawieniem się tego rodzaju pracy, powstało biuro zarządzania zasobami ludzkimi. Ludzie stali się zasobem, którego przedsiębiorcy potrzebowali, aby napełnić swoje kieszenie. System edukacyjny w tym przypadku miał na celu wychowanie niewolników nie myśleć, tylko produkować. D. Wiedza: wykorzystany element technologia. Obecnie żyjemy w erze wiedzy. Jeśli ktoś się nie uczy, oznacza to, że po prostu nie chce się uczyć. Wszyscy mamy dostęp do technologii. W tej epoce wygrywa ten, kto ma coś do zaoferowania. Przeszliśmy od dają mi do mam co dać. Wykrywamy problem i go rozwiązujemy. Nie ma sztywnych godzin pracy, lecz pracuje się w oparciu o cele. W tym okresie człowiek zadaje sobie pytania: Kim jestem? Po co tu jestem? Ten okres opiera się na samoświadomości. Każdy musi samodzielnie skonstruować własne CV i wychodzić z nim na rynek. Każdy z nas jest własną marką. W tej epoce żyją też młodzi ludzie, którzy znaleźli się na drugim krańcu. Koniec z garniturami, koniec z biurami, koniec z egzaminami. Ale co w takim razie będą robić? Będą pracować w zawodach, które sami wymyślą. A do tego potrzebujemy młodych i zmotywowanych, kreatywnych osób, które potrafią szukać przydatnych danych. Celem jest tutaj tworzenie bogactwa dla właścicieli. Wnioski. Praca, którą wykonujemy, nie jest nam dana na całe życie. Myślimy o tym, co możemy zaoferować, a nie o tym, co proponują ogłoszenia i firmy. Kształcenie ustawiczne. Musimy kontynuować naukę przez całe życie. Zamieniamy dobrze mieć na dobrze być. To, co teraz się liczy, to nie mieć. Ale nasze wnętrze. Będziemy pracować w nowych zawodach. Istnieją tysiące nowych zajęć, które wymagają szczególnej odpowiedzialności. Wydawanie poleceń. Najlepszym sposobem jest przekazywanie jasnych wskazówek odnośnie do tego, co trzeba zrobić. Decydujemy, wykorzystujemy władzę w zgodzie z wizją czyli w zgodzie z tym, dokąd chcemy prowadzić nasz zespół. Z punktu A do B. I jak to przeżywamy każdego dnia, szkoląc się, ucząc się od wszystkich o wszystkim przez cały czas. Rozdział trzeci. Lider jest opanowany i pewny siebie. 1. Jak zostać liderem alfa? Zbierając punkty. Jeśli traktujecie dobrze, zdobywam punkty. Jeśli traktujecie źle, tracę je. Problem pojawia się, gdy zdobywam punkty, ale natychmiast je tracę. Jeśli chcesz być przywódcą alfa, musisz zawsze zdobywać punkty. Najważniejsze dla lidera jest to, by był postrzegany jako osoba opanowana i solidna. W tym celu muszę najpierw zbudować to, kim jestem, czyli moje ja prywatne. Lider musi mieć poczucie wewnętrznej stabilności i czerpać radość z przywództwa. W jaki sposób okazuje się brak opanowania? Przyjrzyjmy się kilku rzeczom, których lider nigdy nie powinien robić. A Denerwować się na innych. Jeśli denerwuję się na kogoś, tracę. Mogę się zdenerwować, ale nie mogę tego okazywać. Przywódca musi potrafić zarządzać swoimi emocjami. Jeśli nie potrafisz kontrolować własnych emocji, jak będziesz zarządzać grupą? B. Mówić źle o innych. Osoby, które krytykują, nigdy nie staną się liderami. Jeśli mówisz o kimś źle, pokazujesz, że nie potrafisz kontrolować swojego języka. W obecności lidera zespół musi czuć spokój, wiedzieć, że jeśli coś nie idzie dobrze, lider stworzy lub wymyśli sposób, aby zespół pokonał tę trudność. Lider przekazuje spokój całemu zespołowi. Dobry lider nie mówi źle nie tylko o innych, ale także nie mówi źle o sobie. C. Stawiać się w roli ofiary. Umiejętność zrozumienia, co zrobiłeś źle lub dlaczego zespół cię nie akceptuje, pozwoli ci się rozwinąć i nie cierpieć d. Rozsiewać plotek i intryg. Sianie fermentu, insynuacje czy aluzje obniżają twój status, pokazują, że nie potrafisz poradzić sobie z niezadowoleniem i nie wiesz jak rozmawiać o problemach. Z takim podejściem możesz być szefem, ale nigdy nie staniesz się liderem. e. Okazywać zawiści. Swoimi problemami powinniśmy dzielić się tylko z ludźmi, którzy mogą nam pomóc, a nie z każdym. Nie ma sensu opowiadać o nich tym, którzy nie mogą nic z nimi zrobić. Dlatego dziel się nimi wyłącznie z tymi, którzy mogą ci pomóc. W kontaktach z innymi niczego nie zdradzaj. F. Nie radzić sobie z konfliktami. Lider, który traci kontrolę, niezależnie od miejsca i czasu, pokazuje, że nie potrafi rozwiązać kryzysu. To właśnie w sytuacjach kryzysowych widać, czy lider potrafi zachować opanowanie. Dobry przywódca powinien umieć zarządzać zarówno atmosferą pozytywną, jak i negatywną. Lider kieruje sytuacją, ale nie poddaje się jej. Na przykład, jeśli podczas podejmowania decyzji dotyczącej wyjścia na pizzę lub sushi doszło do kłótni w zespole, a lider nie wiedział, kiedy ją przerwać, jak prowadzić zespół, zespół go odrzuci. Jeśli dobremu tenisiście rzucisz złą lub trudną do odbicia piłkę, nie będzie krzyczał ani walczył, ale poszuka sposobu, by ją odbić w sposób błyskotliwy i kreatywny. Ta postawa świadczy o jego opanowaniu. Podobne opanowanie okazuje lider, kiedy ktoś go źle traktuje lub próbuje obrazić, a on nie daje się sprowokować. To w sytuacjach kryzysowych, jak to mówią w futbolowym slangu na boisku, najlepiej widać opanowanie gracza. 2 Lider zarządza swoimi emocjami oraz emocjami innych. Lider, który jest stabilny emocjonalnie, potrafi zarządzać emocjami grupy. To on tworzy atmosferę i zarządza emocjonalnością. Jeśli przychodzi wściekły lub w złym nastroju, przekaże swoje emocje zespołowi. Dobry przywódca zdaje sobie sprawę, że jego postawa emocjonalna musi być duchowa i dojrzała, dlatego musi być zrelaksowany. Kiedy ktoś nawołuje, by dołączyć do jego grupy, oznacza to, że ludzie akceptują nowego lidera B, do którego idą, i nie akceptują lidera A z zespołu, z którego odchodzą. Obie interpretacje są istotne. Dlaczego? Jeśli lider rozumie tylko, że wszyscy odeszli, dlatego że inny lider ich wezwał, staje się ofiarą i traci zdolność do rozwoju. Lider nie powinien więc skupiać się tylko na tych, którzy go chcą. Ale także na tych, którzy go nie chcą. Aby to osiągnąć, musi tworzyć okazję do dialogu, uzyskiwać informacje zwrotne, nie tylko pytając, jak go widzą, ale także poświęcając więcej czasu na rozmowę, aby mogli wyrazić swoje myśli. Oczywiście nie weźmie pod uwagę wszystkiego, co mu powiedzą, ale wysłucha ich i zapamięta te rzeczy, które mogą mu się przydać. Opanowany lider wypełnia swoje codzienne zadania z uśmiechem, spokojem, wewnętrzną harmonią. Ten uśmiech i zrelaksowane ciało pokazują, że bazuje na swoim doświadczeniu. Kiedy lider biega tam i z powrotem ze zmartwioną miną, przekazuje zespołowi, że brak mu doświadczenia i opanowania, co wywołuje w zespole poczucie niepewności. Pytania i odpowiedzi: 1: Dlaczego zawsze czuję się niezadowolony jako lider? Niektóre przyczyny niezadowolenia z osiągnięć to. Perfekcjonizm, nieumiejętność czerpania satysfakcji z tego, co zostało osiągnięte, dążenie do ideału, który demotywuje, brak pewności siebie, trudności w ustalaniu priorytetów, trudności w ustanawianiu granic, bycie zbyt zależnym od tego, co myślą inni. 2. Co mogę zrobić z osobą, która wszystko już wie? Przede wszystkim możemy dać jej więcej zadań. Prawdopodobnie mamy do czynienia z osobą niepewną siebie, która nie toleruje, że ktoś inny coś wie. 3. Jaką rolę w przywództwie odgrywa samokontrola? Kluczową. Lider, który nie potrafi kontrolować swoich reakcji lub emocji, nie może być autorytetem dla innych. Będzie działał z lękiem, co oznacza, że jego przywództwo będzie krótkotrwałe. Przywódca musi zarządzać swoimi emocjami i wiedzieć, kiedy powiedzieć tak, a kiedy nie. Autorytetu nigdy nie uzyskuje się przemocą. To właśnie zachowania agresywne pokazują brak siły. Lider musi zaplanować swoje zachowanie, nie może działać intuicyjnie, musi przemyśleć, co należy powiedzieć, pokazać i tym podobne. Dobry przywódca nie improwizuje, nie zostawia niczego przypadkowi. Oznacza to, jak wcześniej wspomniano, myślenie i budowanie swojej sceny, środowiska, w którym będzie działać. Na przykład, jeśli przywódca zawsze żąda, żąda i jeszcze raz żąda, traci siłę. Podobnie, jeśli mówi: Ja tu rządzę. Jeśli ciągle krzyczy na swoich ludzi, nie jest liderem, jest megafonem. 4. Wybucham zbyle powodu. Co powinienem zrobić? Osoba, która nie potrafi radzić sobie ze swoimi emocjami, nie może być liderem. Przywódca nie może kłócić się z każdym i o wszystko. W takim przypadku konieczne jest odłożenie przywództwa na bok i skupienie się przede wszystkim na swoim wnętrzu, praca z własnymi emocjami. 5. Bardzo boję się przemawiać publicznie, obawiam się pomyłki. Dlaczego? Twoim celem nie powinno być imponowanie, ale przedstawianie i przekazywanie. Nie musisz nikomu imponować. Musisz mieć jasno określony cel i chcieć, aby twój zespół go znał. Jeśli masz jasno wyznaczony cel, reszta na pewno się ułoży. Natomiast jeśli chcesz jedynie zaimponować lub zrobić wrażenie, wtedy stracisz z oczu własny cel. 6. Czy lider może dzielić się ze swoim zespołem osobistymi przeżyciami i trudnościami? Przywódca, który ciągle opowiada zespołowi o swoich osobistych problemach związanych z partnerem, finansami, uczuciami czy historią życiową, nie jest liderem. Stracił zdolność do kierowania. Lider powinien znaleźć sobie mentora lub inną osobę, z którą będzie mógł dzielić się takimi kwestiami. Nigdy nie powinien opowiadać zespołowi o własnych problemach. Rozdział czwarty. Lider jest Alfą, a nie Kaudio. 1. Lider a Kaudio. Zazwyczaj grupy nie mają wielu liderów, ale wielu kaudios, zamordystów. Kaudio to ktoś o bardzo silnej osobowości, kto lubi rządzić i mówić wszystkim, co mają robić. Grecy byli przekonani, że niektórzy ludzie urodzili się, by przewodzić, a inni, by nimi kierować. Jedni, by być panami, inni, by być niewolnikami. Przekonanie to odcisnęło piętno na naszej kulturze. Termin alfa jest używany w odniesieniu do przywódcy stada. W astronomii alfa to największa gwiazda w konstelacji. Alfa to pierwsza litera alfabetu greckiego. Bycie alfą oznacza odgrywanie ważnej roli, bycie na górze, bycie na czele. Jak pojawia się alfa? Muszą wystąpić jednocześnie dwa czynniki. Potencjalny przywódca sam wysunie się na prowadzenie, dzięki empatii, pewności siebie i tym podobnych, a grupa go zaakceptuje. Obydwie rzeczy muszą dziać się niemal równocześnie. W modelu caudio, kiedy ktoś obdarzony cechami lidera wychodzi przed szereg, zostaje zignorowany. Zazwyczaj po prostu nikt nie ma odwagi wystąpić i na czele grupy stoją zawsze ci sami ludzie. Kultura caudio jest mocno zakorzeniona, zwłaszcza w obyczajowości latynoskiej. Bez względu na to, czy dany caudio jest dobry czy zły, ten model przywództwa nie jest zdrowy. Jeden alfa tworzy innych alfa. W świecie zwierząt rządzi model alfa. Alfa to zwierzę, które w stadzie prowadzi grupę. Przywódcami alfa mogą być samce lub samice. W odróżnieniu od świata zwierząt w naszej kulturze nie obowiązuje model przywództwa alfa, lecz model caudillo. Słynni rycerze okrągłego stołu, rycerze króla Artura, byli wszyscy liderami, którzy spotkali się, by zdecydować, kto będzie prowadził przywódców narodu, i spośród tych liderów Alfa wybrali takiego, który miał być Alfą wszystkich Alf. Zadaniem takiego lidera Alfa było kierowanie grupą, narodem, ale nigdy nie występował on przeciwko innym liderom. Wręcz przeciwnie, starał się pomagać w wyłanianiu się kolejnych Alf. Niezależnie od tego, czy ten model jest kontrowersyjny, czy nie, dotarł do Anglii i umożliwił Anglikom podbój świata. Amerykanie również go wprowadzili. W tym modelu Alfa prowadzi do działania innych liderów Alfa. W innym modelu u władzy jest Caudillo, który wywyższa się i dominuje nad wszystkimi. A tego, kto staje do rywalizacji, Caudillo usuwa ze swojej drogi. Ten model można zaobserwować w niektórych firmach i instytucjach. Kiedy ktoś sprzeciwia się szefowi, ten mówi e, – „Chce mi podkraść pozycję, lepiej się go pozbędę, żeby mi nie odebrał miejsca. Według tego wzorca Caudillo jest najmocniejszy i tłumi zapędy innych. Dwa przykłady liderów alfa, którzy starali się wspierać innych liderów alfa, to Bernardo Hussey, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny z 1947 roku i jego uczeń, Louis Leloir. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 1970 roku. Z prowadzonych przez nich grup wyłonili się geniusze, czyli inni liderzy alfa. Pewny siebie lider alfa zawsze będzie starał się otaczać najlepszymi, aby wzmocnić ich pozycję. Natomiast niepewny lider alfa będzie otaczał się betami i nie będzie kształcił innych, lecz dążył do tego, by utrzymywać swoje przywództwo z obawy przed utratą władzy. Małpy pokazują swoją pozycję społeczną poprzez sposób chodzenia. Te znajdujące się niżej, powłóczą nogami, chodzą pochylone, zerkają z ukosa niepewnie. Młode samce, które aspirują do bycia alfami, wydają się dumne, wysuwają żuchwę, patrzą agresywnie, grożą warczeniem, nabierają powietrza i kroczą pewnie z klatką piersiową wypchniętą do przodu. Lider alfa w stadzie chodzi spokojnie. Jest zrelaksowany, bo wie, że jest Alfą i nie musi już niczego udowadniać. Alfa buduje nową wizję. Przywództwo to nie tylko tytuł, to działanie. Jednak w modelu Caudillo jest to przede wszystkim tytuł. Caudillo mówi: Zostałem wyznaczony, doszedłem na szczyt. Co odróżnia lidera od Caudillo? A Przyjrzyjmy się różnicom pomiędzy liderem a Kaudio. Kaudio. Jego celem jest on sam i nikt więcej. Lider. Jego celem jest rozwijanie swojego zespołu. Kaudio. Planuje tylko tu i teraz. Nie widzi nic dalej, nie wychodzi w przyszłość. Lider. Planuje w teraźniejszości, ale widzi przede wszystkim przyszłość. Kaudio. Czuje, że ma początek i nie ma końca. Na zajmowanym miejscu czuje się wieczny i wszechmocny. To jest na zawsze. Lider czuje i wie, że przychodzi jego początek i koniec. Caudio Jego narzędziem jest bierz i dawaj. Daje i prosi. To jego jedyna logika. Lider Jego narzędziem jest edukacja. Pomogę ci uwolnić twój potencjał. Opiera się na swoich zdolnościach i pomaga innym uwolnić swoje. Caudio ma zwolenników, działa metodą kija i marchewki. Jeśli jesteś ze mną, dostaniesz, jeśli odejdziesz, zginiesz. Ja jestem zasobem. Lider ma zespół. Pracuje edukując, uczy wyzwalania potencjału każdego z osobna. Jego rozumowanie brzmi: Ty masz zasoby, a ja pomagam ci je wyzwolić. Kaudio. Kiedy odchodzi, ludzie odchodzą w inne miejsce, do innego zespołu, i wtedy projekt upada i przestaje działać. Lider, kiedy odchodzi, wszystko nadal działa idealnie, ponieważ zatroszczył się o wykształcenie ludzi. Niektóre rodzinne przedsiębiorstwa są założone przez Kaudios, ale kolejne pokolenia je tracą. Dlaczego? Ponieważ nie doszło do przekazywania dziedzictwa ani edukacji. Kaudio na czas nieobecności może powierzyć funkcję jednemu z krewnych lub swojej prawej ręce, lub pozwolić im na walkę między sobą, aby zobaczyć, kto obejmie przywództwo. Lider szkoli innych i dostrzega ich zdolności, aby wielu kontynuowało jego projekt. Caudio ma zwolenników. Łączy ich to, co wezmą i podzielą między siebie. Lider ma zespół. Łączy ich wspólny cel. Wzrastamy wszyscy i rozwijamy instytucje. Caudio konkuruje działa wedle zasady wszystko albo nic. Lider dzieli się. Czasami wygrywa, czasami przegrywa. Caudio oferuje wsparcie, łup, czasem materialny, czasem symboliczny, sławę, status i tym podobne. Lider oferuje marzenie, projekt, jutro, nadzieję. Caudio mówi: Co mogę zrobić, żeby się utrzymać u władzy? Tylko to się dla niego liczy. Lider mówi: Jak możemy osiągnąć cel i nadal wzrastać? B. Zwolennicy Caudio. Nie zostali zwiedzeni przez Caudio. Zdecydowali się za nim podążać dla wygody z trzech powodów: ze względu na korzyści, wsparcie materialne lub symboliczne, ze strachu jeśli odejdę, zniszczy mnie albo zostanę ukarany. Ze względu na potrzebę bezpieczeństwa. Czują, że należą do czegoś, co daje im fałszywe poczucie bezpieczeństwa. W tej grupie ludzi nikt nie wyzwala swego potencjału. Zwolennicy Kaudio to osoby współuzależnione, których myślenie jest nieświadome i dziecinne. Jeśli mama nie da mi piersi, umrę. Dlaczego istnieje tak wiele przykładów modelu Kaudio? Osoby, które korzystają z naszych szkoleń na temat przywództwa, zazwyczaj podkreślają, jak ważne jest dobre traktowanie wszystkich i służenie innym. Pomimo to ludzie zaczynają źle traktować innych, gdy tylko nadarza się okazja. Dlaczego? Ponieważ przez setki lat kształtowała nas kultura pełna charyzmatycznych, uwodzicielskich i narcystycznych kaudios, i w ten sposób nauczyliśmy się zarządzać oraz być zarządzanymi. Czy istnieją różne poziomy kaudyizmu? Ten model zarządzania można przedstawić na skali stopniowej. Na jednym końcu mamy tyrana, postać autorytarną oraz wszystkich działających w podobny sposób i w podobnym stylu bardziej lub mniej złośliwych. Caudillo. Jego celem jest zdobyć władzę, troszczyć się tylko o siebie. Nie buduje zespołu, ma zwolenników, wyznawców, sługusów. Czuje się wieczny, dlatego nie planuje długoterminowo. Nie szkoli nikogo i nie przekazuje swojego dziedzictwa. Działa na zasadzie bierz i dawaj. Oddaje wszystko na tacy. Rywalizuje. Lider. Jego celem jest osiągnięcie wspólnego celu całego zespołu. Buduje zespół. Mówi my. Robimy, i tak dalej. Ma początek, i wie, że ma koniec. Dlatego planuje długoterminowo. Szkoli innych, przekazuje dziedzictwo, mnoży własny potencjał poprzez popychanie innych do rozwoju. Działając poprzez edukację, pomaga uwolnić potencjał innych. Nie podaje wszystkiego na tacy. Sprawia, że wszyscy pracują. Dzieli się. 2. Jak działa lider? Różnice w porównaniu z Kaudio. A. Lubi być wśród ludzi. Można go porównać do lwa. Lwy są zwierzętami stadnymi, działają zespołowo. Prawdziwy lider ma umysł zespołowy, uwielbia być wśród ludzi. Alfa, samiec lub samica, ceni sobie bycie w grupie. Tygrys natomiast jest samotnikiem i nie działa zespołowo. Musimy porzucić mentalność tygrysa, czyli mentalność władcy, który mówi tylko ja, i pokochać bycie wśród ludzi. B. Troszczy się o grupę. Jeśli lew, alfa, przywódca stada, nie troszczy się o stado, zostaje wyrzucony, wygnany, ponieważ to stado daje mu mandat do sprawowania władzy. Jeśli lider o nich dba, ludzie nie odchodzą. Ludzie odrzucają lidera, opuszczając grupę. Lew dba o interesy stada, nie tylko swoje. Lider musi się interesować swoimi ludźmi, musi ich kochać i wiedzieć, co się z nimi dzieje. Lwy poruszają się w stadach i oznaczają swoje terytorium. Wilki i psy również to robią. Jak? Oddając mocz. Podnoszą nogę, aby zapach moczu oznaczył terytorium. Lew mówi do stada, będę was chronił. Jeśli jesteś liderem, też musisz oznaczyć swoje terytorium. C. Motywuje grupę. Aby motywować, trzeba działać agresywnie. Ale nie chodzi tu o agresję w sensie przemocy. Dalej, idioto, rusz się, ale o siłę, o intensywność działania. Lider, który nie ma siły, zostaje odsunięty przez grupę. Siła to synonim inicjatywy, szybkiego działania. Podobnie jak szczęka lwa jest jego narzędziem do chwytania zdobyczy, tak narzędziem lidera, którym motywuje i dodaje siły, są jego usta. D. Nie boi się tego, co nowe. Oznacza to, że ma wizję, prowadzi grupę w kierunku postępu, wyzwań. Idziemy po więcej, będziemy prosperować, zdobędziemy nowe terytoria. Wróćmy do przykładu doktora Huseya. Od 1958 roku aż do śmierci piastował stanowisko przewodniczącego Koniset, Narodowej Rady Badań Naukowych i Technicznych gdzie wszystkie wysiłki skierował na badania naukowe, czyli wyznaczył swojej profesji kierunek znacznie bardziej doniosły. Jeśli przywódca do tego, co już robi, nie dodaje czegoś nowego, z czasem zaczyna grać na utrzymanie pozycji. A to w efekcie prowadzi do zabijania każdej alfy, która się pojawia na jego drodze. To klasyczny przywódca niepewny, rywalizujący, pełen zazdrości wobec tych, którzy wzrastają, ponieważ nie stworzył nowej wizji, nie patrzy w przyszłość. Przykładem tego jest świat muzyki. Gdy pojawia się hit, utwór, który odnosi sukces i którego popularność nie słabnie, a jego autor pozostaje w miejscu, nie idzie do przodu, nie komponuje niczego nowego. W świecie biznesu mamy przykłady wizjonerów. John Rockefeller zbudował imperium biznesowe, które przetrwało do dziś. Bill Gates, dzięki swojej firmie Microsoft, przełamał wszystkie bariery w świecie komputerów i stał się bogatszy od Rockefellera. Następnie pojawił się Mark Zuckerberg, który swoim dziełem, Facebookiem, zmienił życie milionów ludzi na całym świecie i wielu, wielu innych. Jedynym sposobem, aby lider mógł zbudować zwycięski zespół, jest zawsze podążać za wizją rozwoju. E. Nie odczuwa dumy. Lider, który mówi: Nie widzę żadnej przyszłości, boję się i wolę pozostać tu, gdzie jestem, nie ma globalnej wizji i pozostaje na poziomie pierwszym władzy. Strach i niepewność co do przyszłości łączą się z upodobaniem do wygody. To prowadzi go do unikania ryzyka i braku postępu oraz uniemożliwia rozwój tych, którzy są poniżej. 3. Jak lider może zdobywać punkty? A. Pokazując, jak się to robi. Dobry lider bierze kogoś i stawia go za przykład, czyli pokazuje, jak należy wykonywać zadanie. Zawsze podchodzi pozytywnie, pokazuje przykład i publicznie gratuluje. Zamiast mówić: Nie rób tego czy tamtego. Mówi: Jak dobrze, że ta osoba wykonała to zadanie. B. Chwaląc różne osoby na zmianę. Dobry lider nie chwali zawsze tej samej osoby. Taka postawa może wywołać zazdrość, a osobie chwalonej sukces może uderzyć do głowy i zacznie pławić się w pysze oraz przekonaniu o własnej wielkości. C. Zapełniając życiorys zwycięskimi bitwami. Lider, który nie pokazuje swoich walk i sposobów, jaki zdołał zwyciężyć, nie jest dobrym liderem. Ludzie będą mieli wrażenie, że został po prostu postawiony na swoim miejscu i nie ma cech niezbędnych do tego, by przewodzić innym. Mamy przykład Dawida, który, walcząc z Goliatem, opowiedział mu, jak zwykł zabijać niedźwiedzie i lwy. D. Mając poczucie własnej wartości. Dobry lider nie musi zdobywać sympatii innych. Nie musi podkreślać swoich osiągnięć, uwodzić ani być hipersympatyczny, ponieważ jest pewny siebie i ma zdrowe poczucie własnej wartości. Ktoś, kto ma zdrowe poczucie własnej wartości, pokorę, nie czuje się zagrożony osiągnięciami innych, a jego przywództwo jest oparte na tym, kim jest, a nie na tym, co robi. Jeśli czuje się niepewny, przyzna to i powie: Nie jestem pewny, pomóżcie mi. Dzięki temu zdobędzie wiele punktów. Trzeba być bardzo pewnym siebie, żeby przyznać, że się czuje niepewnie. Wtedy słabość staje się siłą. Najgorsze, co możesz zrobić, to ukrywać swoją niepewność. E. Ważąc słowa. Słowo dobrego lidera ma odpowiednią wagę. Kiedy się spełnia i jest angażowane w to, co słuszne, taka postawa przynosi liderowi punkty. Jeśli przywódca mówi, że przyjdzie, a nie przychodzi, traci punkty. Z drugiej strony, jeśli daje słowo i go dotrzymuje, nawet gdy w pewnym momencie popełni błąd, będzie miał punkt na swoją korzyść i nic nie straci, a zyska autorytet. F. Umiejętnie prowadząc dyskusję. W dyskusji zawsze znajdą się osoby, które nie mają mocnych argumentów i będą jedynie dążyły do zirytowania drugiej strony poprzez wypowiadanie prowokujących słów. Robią to, aby pokonać drugą osobę i jej dokuczyć. Dlatego dobry lider wie, że nie jest to narzędzie korzystne dla osiągnięcia celu i musi wrócić do tematu dyskusji. Mówi coś w stylu: Co proponujesz? Jaki właściwie jest główny temat naszej dyskusji? Skupmy się na tym. W ten sposób dyskusja zostaje zamknięta w konkretnym punkcie, a skupiając się na tym, co ważne, można budować inteligentną rozmowę. G. Wszystko planując. Lider myśli przed podjęciem działania. Nie waha się poświęcić czasu na analizowanie rozmaitych scenariuszy i ćwiczenie rozwiązań. Dobry lider musi zaplanować swoje zachowanie. Nie może działać intuicyjnie ani bezmyślnie improwizować. Dobry lider myśli. Zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Planuje działania i nie pozostawia niczego losowi. Planowanie pozwala uprzedzić kryzysy i żyć przyszłością. Ale jak należy planować? Niektóre błędy, które popełniamy, to planowanie pozytywnego scenariusza. Załóżmy, że wybieram się w dłuższą podróż. Nagle robię się bardzo głodny i myślę, mam do pokonania 100 kilometrów. Na pewno po drodze znajdzie się miejsce, w którym będę mógł się zatrzymać, żeby coś zjeść. Liczę na coś pozytywnego i idę naprzód, ale nie znajduję miejsca, w którym mogę kupić coś do jedzenia, co bardzo mnie frustruje, ponieważ jestem głodny. Planowanie negatywnego scenariusza Załóżmy, że wybieram się w dłuższą podróż. Nagle robię się bardzo głodny i myślę. Mam do pokonania 100 kilometrów, po drodze na pewno nie znajdzie się żadne miejsce, w którym będę się mógł zatrzymać, żeby coś zjeść. Spodziewam się czegoś negatywnego i idę naprzód. Ale znajduję odpowiednią restaurację. Frustracja z powodu pesymizmu nie pozwoli mi cieszyć się jedzeniem. A co, jeśli rzeczywiście nie znajdę żadnego miejsca, gdzie mógłbym zjeść? Potwierdza to tylko moje wcześniejsze przekonanie. Wiedziałem, że nie będę miał gdzie zjeść i oczywiście nadal jestem głodny. Planowanie pozytywnego i negatywnego scenariusza. Planowanie oznacza myślenie o najlepszym i najgorszym scenariuszu oraz o możliwych rozwiązaniach w każdym przypadku. Załóżmy, że wybieram się w dłuższą podróż. Nagle robię się bardzo głodny i myślę, mam do pokonania 100 kilometrów. Po drodze na pewno znajdę jakieś miejsce, w którym będę mógł się zatrzymać i coś zjeść. Ale może też się zdarzyć, że jednak nie znajdę niczego ciekawego. Co mógłbym zrobić w takim przypadku? Na wszelki wypadek wezmę ze sobą kanapki i batoniki zbożowe. Oto jeszcze jeden przykład. Decyduję się otworzyć sklepik. Biorę się do realizacji projektu pełen nadziei i powtarzam sobie, że to będzie świetny interes. Jednak to nie jest planowanie. Planowanie polega na myśleniu o tym, co zrobię, jeśli biznes nie zadziała. Muszę spytać sam siebie, co zrobię, jeżeli w sklepiku nic się nie będzie sprzedawało i szukać możliwych nowych rozwiązań. Odpowiedzią na najgorszy scenariusz byłaby np. sprzedaż obiektu i wszystkich zakupionych przeze mnie towarów, a tym samym odzyskanie pewnego procentu inwestycji. Jeśli sprawy pójdą dobrze, będę świętować. W przeciwnym wypadku będę mieć gotowy plan działania. Innym bardzo powszechnym przykładem jest ten, w którym młody człowiek chce zaprosić dziewczynę na randkę. Także w tym przypadku musi zaplanować różne scenariusze: że dziewczyna zaakceptuje zaproszenie, ale także ten najgorszy, że nie będzie chciała z nim chodzić. W ten sposób, jeśli dziewczyna powie tak, umówią się na spotkanie, a jeśli odmówi, będzie już miał zaplanowaną strategię. Może na przykład powiedzieć sam sobie: Niczego nie straciłem. Wygrałem, ponieważ podjąłem to ryzyko. Przecież wcześniej i tak jej nie miałem. H. Przyglądając się krytycznie samemu sobie. Aby być liderem, nie trzeba czuć się całkowicie pewnym siebie, ponieważ nadmierna pewność siebie nie dopuszcza kwestionowania. Umiejętność krytyki własnej osoby pozwala nam podawać w wątpliwość własne osądy i umożliwia wybranie najlepszej opcji. Im bardziej narcystyczny jest lider, tym mniej jest efektywny, ponieważ niczego nie kwestionuje. To samo dzieje się, gdy mówi: Ja tu jestem szefem. Z drugiej strony, wydając polecenie bezpośrednio, udzielając się osobiście i dając przykład zaangażowania, będzie w odpowiedni sposób zarządzał swoimi emocjami. Nie chodzi tu o ich hamowanie ani zaprzeczanie im. Gdy nie potrafimy wyrażać i kontrolować własnych emocji, tracimy przywództwo. Lider musi kontrolować swoje gesty, postawy czy mimikę. Z ewentualnym dyskomfortem może poradzić sobie na różne sposoby. Poczekać aż minie. Obrócić go w żart, wyznaczyć granice lub dać upust złości, jednak kontrolując jej intensywność. Nigdy nie powinien tracić kontroli. Emocje lidera nie powinny wpływać na dynamikę pracy zespołu. Pytania i odpowiedzi. 1. Ile rodzajów wątpliwości istnieje? Istnieją dwa rodzaje wątpliwości. Refleksyjna Stanowi ona paliwo dla działania, ponieważ pozwala nam myśleć i wybrać najlepszą opcję. Unikająca to ta, która każe nam unikać podejmowania decyzji. Zazwyczaj pojawia się w drobnych, codziennych sprawach i jest sposobem na uniknięcie podejmowania decyzji. Każda wątpliwość, która nie prowadzi do działania, to wątpliwość unikająca 2. W moim zespole pewna osoba włożyła kij w mrowisko, wywołała dyskusję i podzieliła grupę. Połowa ludzi poszła za nią. Dlaczego tak się stało? Nie odeszli z powodu tego, że włożył kij w mrowisko. Nikt ci ich nie odebrał. Prawdą jest, że te osoby same nie zaakceptowały twojego przywództwa, a zaakceptowały przywództwo tej innej osoby. Wydarzyły się dwie rzeczy. Nie tylko poszli za tą inną osobą, ale także nie zaakceptowali Twojego przywództwa. W takich przypadkach powinieneś przeanalizować, jakie elementy Twojego przywództwa nie zostały zaakceptowane przez otoczenie, zamiast obwiniać drugą osobę o to, że ci je odebrała. Taka postawa ma związek z dziecinnym i błędnym odczytaniem sytuacji. Przeanalizowanie błędów pozwoli ci się rozwinąć. 3. Czy szef i lider to to samo? Nie. Szef zostaje formalnie mianowany na swoje stanowisko, podczas gdy lider zostaje wybrany przez otoczenie. Dzieje się tak, gdy członkowie grupy widzą w danej osobie autorytet, który może ich prowadzić. I to właśnie osiąga się, będąc dobrym liderem. 4. Jaka jest różnica między alfą a liderem alfa? Alfa to przywódca stada, który używa siły uderzeniowej, aby prowadzić swoje stado z punktu A do punktu B. Wykorzystuje siłę, energię, pazury, jednak to nie czyni go liderem. Lider musi być liderem oraz alfą. Alfa to część uderzeniowa, a lider to część strategiczna ta, która myśli i planuje. Innymi słowy, musisz stać się liderem alfa mieć siłę, by stawiać czoła trudnościom ale także umiejętność myślenia i planowania. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.